Pewnie zastanawiacie się, co się stało z tą deską i gdzie jestem. Zdradzę wam jedno, jestem w samym centrum naszego miasta, w wyjątkowym miejscu, przygotowanym na wyjątkowy sport. Grodzka 46, czyli praktycznie samo centrum Krakowa. U nas się po prostu rzuca siekierami, oprócz oczywiście takich spotkań na zasadzie wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich, integracji, odbywają się tutaj zawody. Jesteśmy członkiem kanadyjskiej organizacji EATF, więc jest cała liga, można wygrać złotą siekierę i tytuł oczywiście mistrza rzucania siekierami w Polsce. Pomysł całkiem przypadkowo, ponieważ jeszcze za czasów studiów z moim wspólnikiem spotkaliśmy obcego człowieka w pubie, był to Kanadyjczyk. I on był takim ligowiczem w Kanadzie, w Toronto i nam po prostu o tym opowiedział. My stwierdziliśmy, że tego w ogóle nie ma w Europie, w Polsce, więc czemu nie? I tak całkiem z przypadku jesteśmy. Więc tak naprawdę każdy tu może przyjść, każdy się będzie świetnie bawił, można się wyżyć, zrelaksować, zwłaszcza teraz w czasie po pandemii, więc każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Marzycie o czworonożnym przyjacielu? Gwarantujemy wam, że żaden z was nie będzie wam tak oddany i nie będzie was tak kochał, jak te pieski, które zabierzecie z schroniska dla bezdomnych zwierząt. A my sprawdziliśmy dla was, jak wygląda procedura adopcyjna. Jeżeli chodzi o adopcję psów dorosłych, to procedura rozpoczyna się tym, że należy przyjść do schroniska i wybrać sobie jakiegoś psiaka spośród 220 psów. Kiedy wybierzemy już tego psiaka, dostajemy numer do wolontariusza, który opiekuje się psiakiem i rozpoczynamy spacery z tym psem. Jeżeli jest to piesek miły, to wystarczą dwa spacery z wolontariuszem, aby go poznać, aby dobrać się charakterami, no bo o tym też trzeba pamiętać. Jeżeli jest to pies bardziej wymagający, no to tych spacerów oczywiście będzie więcej i będzie także spotkanie z naszym behawiorystą. Po tym wszystkim, jeżeli zakończymy tą procedurę, to zostają nam tylko wypełnienie formalności, czyli podpisanie umowy adopcyjnej. Chyba że mieszkamy poza gminą Kraków, wtedy obowiązuje kontrola inspektorów Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, kontrola przedadopcyjna. Kreatywna Wesoła, czyli 9 hektarów możliwości. Koncerty, spacery w zieleni, festiwale czy kreatywne wydarzenia. To nowe oblicze poszpitalnych terenów przy ulicy Kopernika. Naszym celem jest, żeby jednak ten teren był otwarty, czyli likwidacja ogrodzeń, które będą mogły być zlikwidowane, tak żeby nie było zasieków, żeby ludzie nie stwierdzili, że się nie mogą dostać na ten teren. Chcielibyśmy, żeby jednak ten przepływ ludzi tutaj był, żeby stworzyć tu część zielonej enklawy, łącznie z infrastrukturą, tak żeby można było i coś zjeść, i jakieś kulturalne potrzeby zaspokoić, żeby jakieś wydarzenia były i trochę nowoczesności również tutaj wprowadzić, żeby to było takie odciążenie dla rynku, dla Kazimierza, żeby to stała się taka trzecia dzielnica, która przyjmie i turystów, i mieszkańców. Tegoroczna edycja Wianków, Święta Muzyki, no niestety będzie organizowana w całkowicie innej formule przez ograniczenia pandemiczne, ale to nie oznacza, że Wianki się nie odbędą. Cały Kraków będzie żył muzyką i w czterech lokalizacjach tak postawimy takie małe sceny i zaprosimy do słuchania, oglądania i tańczenia razem z krakowskimi artystami i artystkami. Place, które wykorzystujemy pod właśnie tegoroczną edycję Wianków ulicznego grania, bo tak nazywa się impreza, to jest Plac Szczepański w samym centrum miasta, ulica Nadwiślańska po stronie Podgórza, tuż przy kładce Ojca Bernatka. Zapraszamy także na Aleję Róż w Nowej Hucie, no i oczywiście na Powiśle 11, bo tam koncerty wiankowe już od dawna się odbywają. Natomiast wiadomo, one będą niestety nieco mniejsze, ale proszę wyczekiwać informacji o tym, że wianki przenoszą się na sierpień do Parku Jordana. Trochę już zdradziliśmy, ale szczegółowe informacje w połowie lipca i tam większe koncerty, no i duże gwiazdy, na które wszyscy oczywiście czekamy. Ważna informacja jest też taka, że dodatkową lokalizacją tegorocznej edycji Wianków jest Wesoła. Na Wesołą zapraszamy wszystkich Państwa już w piątek, 25 czerwca. Tam koncerty
popołudniowo-wieczorne, 26 w sobotę również na Wesołej koncerty popołudniowo-wieczorne, natomiast w niedzielę już od godziny 11 prezentacja Koalicji Lokalnych Festiwali, czyli będzie można i coś zjeść, i sobie coś kupić, no i oczywiście posłuchać dobrej muzyki i po prostu potańczyć, pobujać się i spędzić miło czas z przyjaciółmi i z rodzinami. Serdecznie zapraszamy, a wszystkie informacje oczywiście na stronie wianki.eu oraz w mediach społecznościowych. Szukajcie wydarzenia Wianki Jestem Wesoła oraz Wianki Uliczne Granie. Do zobaczenia! Przed nami 30. jubileuszowa edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej. Motywem przewodnim będzie ogień, jako jeden z żywiołów. W tym roku głos zostanie oddany kobietom. Festiwal pokaże głównie ich punkt widzenia na sprawy współczesnego świata. Łącznie w ramach tegorocznej edycji FKŻ-u odbędzie się 128 wydarzeń. Oczywiście widzimy się na krakowskim Kazimierzu. A szczegółowy program znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia.